Bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszą galę poprowadzi ze mną Marcin Cejrowski. Dobry wieczór Państwu. Jest ze mną oczywiście jedyna wyjątkowa Alicja Węgorzewska. Festiwal mozartowski uważamy za otwarty. Proszę Państwa, dzisiaj nie mogło być inaczej, a tym samym 29. Festiwal Mozartowski w Warszawie uważamy za otwarty! Brawo. Trudno wyobrazić sobie kalendarz muzyki w Polsce czy całej Europie bez tych kilku tygodni dedykowanych muzyce Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nasza wielka gala otwarcia 29. Festiwalu Mozartowskiego to symboliczna cezura, którą wieńczymy artystyczny sezon, wchodząc w tradycyjne festiwalowe muzyczne święto. Szanowni Państwo, naszą wspaniałą galę operową czas zacząć. Już za chwilę przygasną światła i wejdziemy do świata, w którym czas odmierzają takty i metrum, a śpiewacy operowi wyśpiewują jakże pięknie ludzkie losy. Już za chwilę, drodzy Państwo, zaprosimy Państwa do świata, wspaniałego świata Wolfganga Amadeusza Mozarta. A rozpoczniemy uwerturą do czarodziejskiego filmu. Państwo, nie sztuką jest mówić o geniuszu i o muzyce Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wszak tak naprawdę ten geniusz można zawrzeć w trzech słowach. Mówiąc o muzyce, możemy używać słów genialna, piękna, ponadczasowa. I nie ma się czemu dziwić, skoro stoi za nią człowiek, którego nazwisko wymieniane jest jednym tchem z Janem Sebastianem Bachem czy Fryderykiem Chopinem, jako tymi, którzy osiągnęli artystyczny absolut. Szanowni Państwo, czas na cytat. Jestem ciekaw, czy zgadną Państwo, kto jest autorem tych kilku jakże pięknych zdań na okoliczność mistrza właśnie. Mozart jest największym kompozytorem ze wszystkich. Beethoven wprawdzie stworzył swoją muzykę, ale muzyka Mozarta ma taką czystość i piękno, że czuje się, że on ją tylko znalazł, że zawsze istniała jako część wewnętrznego piękna wszechświata, czekającego tylko na ujawnienie, odkrycie. Szanowni Państwo, inny geniusz o naszym dzisiejszym bohaterze i geniuszu wypowiedział te słowa. Ten geniusz to Albert Einstein. No, pięknie powiedziane, ale myślę, że czas najwyższy się oddać głos naszemu geniuszowi, czyli mistrzowi Mozartowi. Tak jest. Czas zdradzić odrobinę naszej operowej tajemnicy. Przed Państwem fragmenty z opery Czarodziejski flet. Usłyszymy arię Wyznanie Papagena Ein Mädchen oder Weibchen, a po niej słowa tęsknoty wyśpiewa Pamina w arii Ach, ich fühl's. Następnie zabrzmi finał pierwszego aktu, skoro mowa o czarodziejskim flecie, nie może zabraknąć słynnej arii Królowej Nocy z drugiego aktu Der Höllerache, czyli
arii najsłynniejszej chyba na świecie. My zapraszamy Państwa 13 czerwca już na nową inscenizację Czarodziejskiego Fletu do Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie scenografia... Emil Ławecki, Michał Bartyka, Jewgeni Chreptow, Aleksandra Kubas-Kruk i zespół wokalny Warszawskiej Opery Kameralnej w finale pierwszego aktu Wisztak, da hab ich euch noch und es liebe Sarostro. Kolejny utwór to wspomniana aria Królowej Nocy z drugiego aktu, a wykonają Rusłana Kowal, laureatka czwartej nagrody ostatniego Festiwalu Maniuszkowskiego. I na zakończenie chór finałowy pierwszego aktu Wentugen und Geistigkeit. Panie i Panowie, zapraszam.
Wszyscy, oj, wyzywi słuch,